Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale AquaPixel. W jednym z ostatnich filmów mówiłem, że wysieję resztę nasion, które mam od moich friendów i wysieję to w tym pojemniku. Słuchajcie, wpadłem na fajniejszy też pomysł, ten pojemnik oczywiście wykorzystam, ale miałem tego typu kubeczki w domu. Są to kubeczki po różnego rodzaju, tam sosach, sałatkach i tym podobnych, jak czasami kupię jakieś tam papryczki albo jakieś pomidory suszone w oleju czy coś w tym stylu, to zawsze mi pakują w takie właśnie oto kubeczki. No i właśnie tak jak poprzednio, nasiona, które już Wam pokazywałem, jak wyrosły, trawa wyglądająca trochę jak parwula, właśnie z takich kubeczkach, i pomyślałem sobie, że łatwiej będzie mi zarządzać tak na dobrą sprawę, jeżeli będę miał właśnie w takich kubeczkach. Jak się do tego przygotowujemy? Jak ja się do tego przygotowuję? Słuchajcie, wkrętarko, wiertarka, wiertło, bodajże to jest piątka i każdy z tych kubeczków ponawiercam od spodu paroma dziurkami, także jak wstawię tutaj do tego pojemnika, to faktycznie kubeczek będzie zasypany ziemią, na to będzie siatka taka, jak wcześniej Wam opowiadałem, że używam, to jest siatka do moskitier, której ja sobie kiedyś tam nie wykorzystałem. No więc ziemia, siatka i na to nasiona, z spodu dziureczki, a w tym dużym pojemniku będę miał na dnie wodę. Chodzi o to, żeby ziemia sobie swobodnie tą wodę czerpała. Tymczasem ja zabieram się za pracę i za moment się widzimy, słyszymy ponownie. No dobra, jak widzicie, kółka z siatki mamy wycięte. Nie wycinałem wszystkich, ja zapomniałem o jednej rzeczy, że też będą takie nasiona, które nie będą wymagać tego, żeby siać je na siatce. Chodzi o to, że właśnie z nasion, które przygotowałem dzisiaj do zasiania, to jest właśnie, sprawdzimy tego anubiasa, o którym ostatnio wspominałem. Sprawdzimy sobie te nasiona żółte i zielone. Kompletnie nie wiem, co to jest. Także przekonamy się, jak wyrośnie. No i zasiejemy, już Wam pokazuję, coś takiego jak 1000 jakiś tam traw, miks jakiś tam 1000 traw czy coś w tym stylu na naszym. I takie dwie partie. No i teraz właśnie tam, gdzie nie będę potrzebować faktycznie siatek, to będzie, nie wiem czy pamiętacie, możecie sprawdzić sobie w jednym z poprzednich filmów, że do każdego jakby do tych paczek, które dostałem z nasionami, dostałem w gratisie nasiona róży oraz nasiona słonecznika. Więc tak z ciekawości sobie to zasieję. Tymczasem ja przystępuję do ponawiercania otworów w kubeczkach od spodu. Thank you.
Jak widzicie, otwory w kubeczkach mam już ponawiercane, więc teraz następną czynnością będzie to, że nasypiemy ziemi do tego i działamy dalej. No dobrze, jeżeli by ktoś się pytał, jakiej ziemi używam. Używam ziemi uniwersalnej, która ma odczyn pH w wodzie 5,5 do 6,5. No dobra, kubeczki już faktycznie mamy napełnione ziemią. Wykładamy teraz nasze siatki, które wcześniej wycięliśmy. Dobra, teraz te dwa kubeczki faktycznie mamy bez siatki, dlatego że tutaj zasiejemy różę, a tutaj zasiejemy słonecznik. Do tego akurat nie potrzebujemy siatki tylko i wyłącznie do tych roślin akwarystycznych. No dobra, teraz żeby nam to fajnie wszystko usiadło i tak dalej, mam przygotowaną wodę w spryskiwaczu, więc sobie teraz to wszystko spryskam. Ładnie siatka osiądzie na ziemi, aby można było to wysiać. No dobrze, to teraz właśnie przystępujemy do tego, żeby wysiać. Zrobimy to bardzo ostrożnie. Z tych woreczków się bardzo źle sypie. No i teraz właśnie to, czego jestem najbardziej ciekaw, czyli Anubias. Zobaczymy. I teraz Anubiasa może w tym mniejszym. Tak to wygląda. To mi w zasadzie jeden niezagospodarowany kubeczek. Także użyjemy jeszcze raz sobie tego miksu traw. Tym razem w mniejszym kubeczku. Większe zagęszczenie. No dobrze. Kolejna rzecz, która bardzo mnie interesuje, właśnie róże, bo odmian róż mamy bardzo, bardzo dużo i gdzie ja jestem, co to jest tak na dobrą sprawę. Przekonamy się za parę tygodni. Słonecznik. Jakby ktoś nie wiedział, jak zrobić nasiona słonecznika, to wystarczy po prostu wiadomo, to jest ta część jadalna, jak się obierze z lupiny.
No dobrze. Jeszcze na koniec postaram się to troszeczkę zbliżyć, żeby nasiona faktycznie już dostały wilgoci. No dobrze, i teraz do samego pojemnika tutaj nalejemy wody i przez dziurki w kubeczkach od spodu ta woda powinna być naciągana do kubeczków w celu nawilżenia ziemi. Mam nadzieję, że wystarczy. Tej wody jest tak z 1,5 cm od dna i na sam koniec przykrywam przykryciem. Spodziewałem się, że to będzie solidniej trzymać, ale chodzi o to, żeby zachować tą wilgotność tam w środku dosyć sporo. No i co, i teraz taki pojemnik odstawiam sobie w dobrze nasłonecznione miejsce na parapet i zobaczymy za kilka dni, co z tego w zasadzie będzie. Jeszcze tutaj tylko dorzucę te wcześniejsze. Tymczasem pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, kliknąć dzwoneczek, będziecie wtedy zawsze na bieżąco z nowościami, które się pojawiają u mnie na kanale. I zostawcie też łapkę w górę. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!